myśli na temat umorzenia podatku od nieruchomości przewodniczącej Rady Miejskiej przez prezydenta miasta? Ciekawe. To jest naprawdę bardzo ciekawe z tego względu, że jak ja bym miał taki dług, to na pewno by mi... Na pewno by przysłali po ten dług komornika i tak dalej, a tutaj dla mnie to jest po prostu kolesiostwo i tyle, no. Co ja mogę powiedzieć, no, chciałbym, żeby ktoś tak umarzał długi nawet tym, co są zadłużeni, a nie odpracowywać, komornik, plus jeszcze nie wiem, co jeszcze, może jak ten dług naliczą jeszcze rekordowe odsetki i w tym momencie najprawdopodobniej mogliby kogoś wsadzić do więzienia lub nie wiem, sprzedać jego majątek i takie rzeczy, a tutaj jak osoba jeszcze jest zamożna, umarza sobie ktoś tak o ileś tysięcy długu, to jest dla mnie nie do pomyślenia w ogóle, że tak można po prostu. Dzień dobry, co pani myśli na temat umorzenia podatku od nieruchomości przewodniczącej Rady Miejskiej przez prezydenta miasta Świdnicy? No na pewno nie jest to etyczne. Nie jest zgodne nawet i z prawem, bo każdy z nas zawiera jakieś tam umowy i kredyty i nikomu nic nigdy nie umarzano. Także dziwię się, że osoba, która jest dosyć osobą, jakby to powiedzieć, publiczną i trudno mi wyobrazić sobie, że zostało to umorzone. Co pani myśli na temat umorzenia długu od podatku od nieruchomości przewodniczącej Rady Miejskiej przez prezydenta? Dla mnie to jest kompletne nieporozumienie i nasuwa mi się tylko jedno zdanie: ręka rękę myje. Dziękuję.